Siemanko, moi mili. Dzisiaj taki filmik troszeczkę pod wodą chciałam ponagrywać. Jestem na rowerze na Zalewie Pławniowickim, ale niestety zaszło słoneczko, trochę sobie popływałam chwilkę, ale już tak trochę zimnawo się zrobiło na tym wietrze, ale fajnie, w sam raz taka pogoda umiarkowana. Także potem będę robić leśną sałatkę, tak w ogóle znowu. Myślę sobie znowu, nie będziecie chyba pocieszeni, ale odpoczynek od urbexu taki majowy, także tak to wyszło dzisiaj. Możecie mi nie uwierzyć, albo uwierzycie, widziałam raka, no i chciałam go nagrać i rak mi uciekł i bardzo mi przykro, że rak nie chciał się nagrać niestety. Siemanko, moi mili. Czas na leśną sałatkę. Po jeziorku, po pływaniu trochę się zgłodniało. Tutaj jakieś takie górki.
Chciałam tam poszukać jakiegoś urbexu nawet po drodze, ale nie było nic, no więc w zasadzie już tak kieruję się w stronę domku, ale najpierw muszę sobie coś pojeść i dzisiaj będą takie składniki. To woda do umycia, ale woda też jest ze skipa, żeby było śmieszniej. Jest mój nożyk, jest jabłuszko, mam jakby co drugie jeszcze, bo nie wiem, czy nie braknie. Jest marcheweczka, są dwa pomidory, jest pojemnik przy okazji i są śliwki suszone. Trochę takie były uwalone z jakiegoś soku, dlatego tak zawinęłam improwizacyjnie. No i tak, no cóż, sprawa bardzo prosta, tak? Umycie owoców i warzyw, pokrojenie, obranie. No, marchewki nie będziemy myć, tylko po prostu ją obierzemy. I cóż, i będziemy jeść. Powiecie, że to nudne, no ale nie. Wszystkie warzywa i owoce są oczywiście zdobyczne. Wszystkie odpadki, jakie zostawię, są biologiczne. Wszystkie niebiologiczne zabiorę ze sobą. W sensie plastikowy pojemnik na pewno pojedzie ze mną z powrotem. Ewentualnie te skórki też mogę tam wrzucić, no ale w sumie to jest pożywienie dla mróweczek na przykład, więc one by się chyba cieszyły raczej, bo to słodkawe takie, tak jabłuszko i marcheweczka. Myślałam o takiej surówce typowo, marchewka z jabłkiem, tak jak się ściera, tak można jej przecież pokroić, ale pomyślałam, że to będzie taka trochę wersja uboga i taka trochę, można powiedzieć, smutna w tym wszystkim. Dlatego jeszcze postarałam się zdobyć jakieś dodatkowe składniki po drodze, bo nie było ich za wiele dzisiaj, więc takie trochę właśnie skromniejsze. No ale zawsze lepsze to niż nic. A że tak powiem, ups, coś to drzewo nie za bardzo spełnia swoją rolę, czyli stolika. Ale nie narzekamy, nie narzekamy. Marchewki nie myję, no bo ją obrałam, więc myślę, że nie ma co popadać jakiejś tam skrajności. Ale patrzcie, ten pojemnik ma fajne dziurki, więc myślę, że można wszystko tu wrzucić i wtedy hurtem przemyć wodą. Też tak można zrobić. No i jedna marchewka mi uciekła. Nie będę ci robić leśnych szaszłyków, bo nie mam na to nastroju i weny. Nie, żebym narzekała, ale chyba się zmęczyłam, bo dawno nie byłam na rowerze. Jednak dzisiaj zrobiłam już około 30 km, jak na mnie to jest dużo. A że jeszcze popływałam. Jestem głodna jak wilk i po prostu nie mam już humoru nawet. Taka się robię zmierzła pomału. No. Oj, no i druga marchewka mi uciekła. A kawałek sobie schrupię tak. Jabłka też nie będę myć, ponieważ je ubiorę. Więc myślę, że nie można, nie trzeba go myć. Nie popadajmy w skrajności. Aż tak dobrze nie będzie. No, popływa. Jestem zła, że tego raka nie nagrałam. No bo widziałam go i teraz nikt nie uwierzy, że widziałam raka. A ostatnio raka na Pławniowicach widziałam, jak miałam chyba 7 lat może. Czyli minęło od tego czasu 35 lat. Ale woda faktycznie tam jest czysta. Przepraszam, nie powinno się mówić i jeść jednocześnie. Woda tam faktycznie jest teraz czysta, jak nie jest taka zamulona i jaka jeszcze po sezonie, jak ci ludzie wszyscy tam właśnie. Jabłko sobie tak wkroimy, byle jak, powiedzmy, aż do ogryska, bo tutaj mamy brzydsze miejsce, więc po prostu to miejsce ominę. No, a myślę, że mróweczką zostawimy, bo mróweczki się ucieszą, a to są naprawdę odpadki ulegające biodegradacji tak zwanej, więc chyba nie zanieczyszczę w ten sposób lasu, tak sądzę. Wtedy wszystko zakopałam, nawet miałam to na filmie i zapomniałam to dorzucić. Nie wiem, jak to się stało, że ominęłam plik. Czasami jak zrzucam z GoPro, to gdzieś mi się tam jakiś plik zapomni. Bo tak śmiesznie wychodzi, że czegoś nie było. No pomidory jednak sobie umyjemy, ponieważ ich nie będziemy ani obierać, ani nic. Nie wiem, czy to dobre połączenie. Pomidory, jabłko. Ja w sumie nad tym nie myślałam za wiele. Jeśli mam być szczera. Wiecie. Ja w ogóle nie myślę chyba za wiele. Znaczy dobrze, że mniej myślę, bo myślenie, powiem wam, że jest bardzo szkodliwe. Są na to dowody naukowe nawet. Nie wiem, czy tylko jak pokroić pomidora w powietrzu, że tak powiem, bo przydałaby się jakaś deska, no ale nie bądźmy już tacy kuźwa przesadnie wygodni. W końcu, jak chce się być drugim Makłowiczem, to się tak, kurde, nie będzie. A, ten soczek tutaj, bo on jest dobry i szkoda go marnować. Tylko, że on mi wyleci przez te dziurki. No trudno. Nie wiem, wiecie co, czy się nie zakończy na jednym pomidorze, bo ten drugi jakby... Mam wrażenie, że już te proporcje będą nie takie, jakbym chciała. Jeżeli możemy tu mówić o jakimś projekcie sałatkowym i przepisie i w ogóle planie. Nie wiem, myślę, że to w ogóle fajnie wychodzi, są proporcje
jakieś tam zawartości składników odżywczych i witamin, bo jednak tak pomidor trochę potasnie. Chciałam wziąć banana, ale mój raz, że było już by nudne, a dwa, że były takie brzydkie te banany były i one były takie pozgniatane, co w plecaku bym się jeszcze bardziej pozgniatało. Ja myślę, że warto byłoby to wymieszać i zobaczyć, czy te proporcje są takie, no... W sumie dobrze byłoby dać jeszcze drugiego pomidora, bo on by... Bo to jabłko jakby tutaj nam... A tu i tak muszę wyciąć część tego pomidora, więc on się stanie mniejszy z automatu. Dobra, trzeba się najeść. Nie ma co. A fajny pojemnik gdzie trafił, więc w zasadzie wszystko, co ewentualnie nie zjem teraz, można sobie zostawić na później, nie? W ogóle coś się ze mną dzieje, się chyba zdrowiej odżywiam ostatnio. Coś mi się porobiło. Dobra, przyznam się Wam, że trochę ostatnio się beznadziejnie zachowałam, bo żebym wypiła w 2 tygodnie chyba 20 piw jakoś i mówię, muszę się jakoś poprawić, a konkretnie to w ogóle już nie pić. No i biorę się za to wszystko. Dobra, teraz najciekawszy składnik będzie taki, że właśnie tych śliwek chcę dodać. Ciekawa jestem, czy one będą dobre. Oczywiście nie wszystkie, nie? Bo znalazłam taką dużą dosyć paczkę tych śliwek. Ale fajne, muszę spróbować. Pycha, one są same w sobie dobre. Ale myślę, że tak pokroję takie mniejsze kawałeczki. Bo znowu nie mam żadnego sztućca. O, ten robaczek mama smaka na te śliwki. Robaczku, jak chcesz, to się poczęstuj, to jest dziura w tych śliwkach, a dlatego one były wyrzucone. No i dlatego one mi tutaj się zaraz rozpadną całkiem. Może nie wygląda to fest apetycznie, ale myślę, że dobry dodatek taki, trochę takiego jakby cukru też w tym jest więcej. Ale jestem brudna. Całe łapy mam teraz klejące się. Nie pomyślałam o tym w ogóle. Jak ładowałam te śliwki tutaj. No może nie wygląda to najpiękniej na świecie. O, jedna śliwka mi wypadła w ogóle. To jest dziura. No właśnie. Jakby to jakoś zamknąć. Ja nie lubię tych zamknięć. Oni się nie chcą zamykać. On też tak się nie chce zamykać. Tylko ja tutaj taka zdolna jestem. Nie mam żadnego worka. Wziąłem jakąś folię po drodze, więc tak to zawinę jakoś. O, tak to zawinę i na dno plecaka. W sensie tam, gdzie nie mam innych rzeczy. No, nożyk wyczyścimy se potem. A nie, bo nożyk się przyda do jedzenia. Skórki sobie tu porzucamy pod drzewo, tam już widziałam chętnych na nie. I co, moi drodzy, myślicie, że to będzie dobre? Marchewki w ogóle nie widać, gdzieś tam na dnie jest. To jabłuszko słodkie, to ta śliwka słodka. Pomidor jest taki, też trochę słodkawy, trochę kwaskowaty. No taki to jest... Słuchajcie, no zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Tylko brakuje właśnie sztućca jakiegoś, nie? Ale kurde, to jabłuszko z tym pomidorem. O kurde. Powiem Wam, ogórek z bananem nie był taki dobry jak kuźwa to. A jeszcze myślę, ta śliweczka będzie zajebista do tego. Śliwka jest przepyszna, ale trochę dominuje smaku. Mogłabym nagrywać takie te, jak coś mówi ASMR, czy jak to się nazywa. Nie wiem, jak to wymówić. To jest niezłe. To jest dobra improwizacja. Gdzie to ostatnio mnie natchnił? Kto to tam pisał w komentarzu o tych jadalnych tych. A nie, to mi pisał taki kolega, co wszystko zjada na Facebooku. Jest taki Piotrek, on wszystko by zjadł nawet. On by tego raka, to by tam nie chciał sfotografować, tylko zeżreć pewnie, albo jeża by zaraz zjadł, albo nie wiem, co tam jeszcze. Tak czy inaczej, on mi pisał właśnie, że jadalne są to takie młode pędy paprotek, podobno bardzo pyszne. I w ogóle mnie natchniło, żeby coś na przykład następnym razem do sałatki takiej dodamy, słuchajcie, jadalne kwiaty jakieś. Tylko ja się muszę najpierw dowiedzieć, które są jadalne, żeby sobie nie zjeść czegoś, co jednak może... Na przykład konwalie chyba nie są jadalne, załóżmy. Tak coś słyszałam. Tak mi się o uszy obiło. No, pychota. Dobra, słuchajcie, bo z pełną buzią się nie powinno gadać, a ja chrupię strasznie. Już nie będę Was męczyć dłużej tymi dźwiękami. O Boże, nagrywam to 10 minut bez przerwy. Jestem straszna. Także widzimy się potem. Może coś dogram do tego.
jakieś widoczki czy coś. A teraz się będę delektować w ciszy, spokoju i już bez gadania. Także trzymajcie się cieplutko, moi drodzy.